tak szanownych jubilatów i ich gości w tak szczególnym dla nich dniu. Gospodarzem dzisiejszej uroczystości jest burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, którego gorąco witam w imieniu Państwa oraz własnym. Witam przewodniczącego Rady Miejskiej w Andrychowie Romana Babskiego. Witam przedstawicieli samorządów lokalnych, osobach sołtysów wsi Inwał, Sułkowice, Roczyny, Targanice, Zagórnik. Informuję, że na sali obecni są przedstawiciele prasy, Nowin Andrychowskich i Radia Andrychów oraz portalu Mam Newsa. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że zechcieliście Państwo spędzić wspólnie z nami dzisiejsze popołudnie, by spojrzeć razem na minione lata i podzielić się refleksjami. Na pewno doskonale pamiętacie dzień, w którym się poznaliście i dzień, w którym spojrzeliście sobie w oczy. Bolesław Leśmian w swoim wierszu ujął to tak. Ty i ja, spośród tysięcy mocno trzymamy się za ręce. Niezwykły dzień, doniosła chwila i szept nieśmiały, miły, miła. Odtąd już razem zawsze i wszędzie tak miało być i tak niech będzie. Mija 50 lat od chwili, gdy podjęli Państwo decyzję o wstąpieniu w związek małżeński. Od chwili, gdy przyrzekaliście sobie nawzajem dozgonną miłość, wierność, szacunek i przyjaźń. Na pewno nie bez obaw podejmowaliście decyzję o wspólnej drodze przez życie i wynikającej z tego faktu odpowiedzialności. Było na pewno w ciągu tych długich lat wiele dni radosnych i pięknych. Były też dni troski. Wszystkie te przeżycia, radości i smutki, troski i obowiązki związały Was jeszcze bardziej. Jesteście silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrwa. Tą miłością, która nigdy nie zawiedzie. 50 wspólnie przeżytych lat to wspaniały przykład do naśladowania dla wszystkich młodych małżeństw. Kiedy z refleksją pochylacie się nad rodzinnymi albumami, z pewnością zdajecie sobie sprawę, że to dzięki Wam w Waszych rodzinach panuje szczęście i wzajemne zrozumienie. Jakże szybko minęły te lata, które przeżyliście razem. Minęły we wspólnej trosce o zapewnienie codziennego bytu rodzinie, w trosce o dobre wychowanie dzieci i ich przyszły los. Nagrodą jest szczęście dzieci, uśmiech wnuków i prawnuków oraz radość, którą możecie dziś dzielić z przyjaciółmi. Troszczyliście się także o lokalną społeczność. Dziękujemy za dzielenie się swoją mądrością i doświadczeniem. To między innymi dzięki Waszej pracy nasza gmina rozrosła się i wypiękniała. To dzisiejsze spotkanie to podziękowanie od nas wszystkich za Wasze wspólne życie, bo w czasach różnych, łatwych i trudnych pokonaliście razem wspólną drogę. Z tej tak miłej okazji, jubileuszu Waszego pożycia małżeńskiego, składam Wam, drodzy jubilaci, najserdeczniejsze gratulacje za przeżycie tak pięknej i długiej wspólnej drogi życia oraz za tak duży wkład pracy i serdecznych uczuć w wychowanie następnych pokoleń. Za Waszą ofiarną miłość, przykład życia, zacierpienia, łzy radości, noce nieprzespane, za słowa otuchy. Patrząc na zmęczone dłonie, ale promienne twarze jubilatów, przypominają się słowa poety tak pięknie śpiewane przez Marka Grechutę.
ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przeteptanych, ile deszczów, ile śniegu wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu i znów upór, żeby powstać i znów iść i dojść do celu. Oczy Twe jak piękne świece, a w sercu źródło promienia. Więc ja chciałbym Twoje serce ocalić od zapomnienia. Drodzy jubilaci, moje przemówienie nie byłoby pełne, gdybym w tak ważnym dniu nie złożyła Państwu życzeń na przyszłość. Życzę Wam długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu. Niech szczęście nigdy Was nie opuszcza, a radosny uśmiech towarzyszy Wam każdego dnia. Życzę zrealizowania wszystkich zamierzeń i planów, tych, które stawiacie sobie obecnie, jak i tych, które postawiliście sobie przed wielu laty, wstępując na wspólną drogę życia. Życzę Wam jeszcze wielu wspaniałych chwil, które warte są, by je ocalić od zapomnienia. Thank you.